Program dofinansowany w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach realizacji cyklu programów edukacyjnych o tematyce ekologicznej pod nazwą Świętokrzyskie Ekopasje, produkcja i emisja programów telewizyjnych. Kadzielnia. Kiedyś kamieniołom, dziś ścisły rezerwat. Jeden z sześciu znajdujących się w granicach Kielc. Tym razem w programie Świętokrzyskie Ekopasje zabierzemy Państwa na niezwykły spacer. Pokażemy miejsca, które zna każdy Kielczanin, ale nie każdy zna ich przyrodnicze tajemnice. Odkryje je dla nas przewodnik świętokrzyski Andrzej Konopacki. Kielce słyną z tego, że są tu wszystkie skały wszystkich okresów paleozoiku, od Kambru po Perm, ale najwięcej jest skał dewońskich. I tu właśnie mamy taką dewońską skałę, wapienną, a te skały są siedliskiem dla niewielkich, ale jakże urokliwych paproci. I tu widzimy jedną z nich, jest to zanokcica murowa, która często w szczelinach skalnych, właśnie skał wapiennych, znajduje swoje siedlisko. Wytrzymuje suszę, bo wyobraźmy sobie, jaka tu jest temperatura, kiedy pada słońce na te skały, a więc jest to roślinka bardzo odporna, dająca sobie radę z brakiem wody i stanowi taką ozdobę tych właśnie pięknych naszych wapiennych, dewońskich skał. Tak naprawdę to nie uświadamiam sobie chyba początków tej swojej fascynacji. Być może gdzieś to w genach zostało zapisane, że trzeba się tą przyrodą interesować, że to jest fascynujące, co, jak i dlaczego na tym świecie istnieje i funkcjonuje. Człowiek interesujący się przyrodą wchodzi w krąg ludzi o wspólnych zainteresowaniach, o tych samych fascynacjach. No i wtedy właśnie ktoś prowadzi za rękę, kogoś się prowadzi za rękę i to tak wspólnie poznaje się ten piękny świat. A kiedy to już się pozna, to w pewnym momencie idzie się na łąkę, idzie się do lasu, jak na spotkanie ze znajomymi. Przyroda i piesze wędrówki to jego pasja. Najchętniej fotografuje i opisuje stanowiska unikatowych roślin, a tych w samym centrum stolicy regionu świętokrzyskiego nie brakuje. Udaje mi się, o czym mówię, z przyjemnością odkrywać coś, czego jeszcze nikt wcześniej nie odkrył. Tak udało mi się z jedną z roślin na grabinie, z zarazą alzacką, o której nikt wcześniej nie pisał, że tam jest. Mam też takie przyjemne spotkania, kiedy fotografuję roślinę i nagle okazuje się, że jest to zdjęcie umieszczone w monografii Parku Krajobrazowego, bo jest to roślina tak rzadka, że jej spotkanie, jej znalezienie było dziełem przypadku, mówiąc wprost, szczęśliwego przypadku. Chyba nie ma takiej rośliny, której Andrzej Konopacki nie potrafiłby rozpoznać. Od 15 lat należy do koła przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kielcach i chętnie dzieli się swoją wiedzą z innymi. Te roślinki, które tutaj widzimy, wyraźnie nam wskazują, że lato jest w pełni. Wiosną zobaczymy zupełnie inne rośliny, jesień innymi kolorami nas ucieszy, a to mówi nam wyraźnie o lecie. Starzec Jakubek. Ta roślinka, która jest tutaj przede mną, roślina, która mówiła rolnikom o tym, że czas najwyższy, żeby wyjść z kosami na łąkę i dokonać sianokosu wiosennego. A tu inna roślina, błogosławieństwo dla ludzi mających problemy z wątrobą. To dziurawiec. Charakterystyczne jest to, że kiedy zerwiemy listek i popatrzymy na niego pod światło, mały listek, więc tu nie zobaczymy, ale radzę spróbować, zobaczymy takie kropeczki. To są zbiorniki, małe zbiorniczki z olejkami eterycznymi, które miały właśnie to działanie kojące w przypadku dolegliwości wątrobowych. Jest tu jeszcze jedna roślinka, którą warto pokazać, o której warto powiedzieć.
to wilczomlecz sosnka. Kwitnie wiosną, pięknie pachnie, a ten biały sok mleczny uzasadnia jej nazwę. To mleko, wilcze mleko, stąd nazwa wilczomlecz. Roślina, ten sok jest parzący, gdyby nam się zdarzyło, że na palcu zostanie nam trochę tego soku, potrzemy oko, może to być bardzo nieprzyjemne. Kielce to miasto bogate w różnego rodzaju formy ochrony przyrody, nawet takie, które trudno znaleźć w wykazach. Tuż obok kadzielni miejscy urzędnicy zajmujący się zielenią utworzyli kwietną łąkę. Ta urzeka prostotą i niezwykłymi kolorami. Niezależnie od stopnia jej naturalności jest to po prostu piękne. Barwny kobierzec kwiatów. Często w różnych miejscowościach spotykamy wypielęgnowane trawniki, kwiaty układane we wzory. Tak, to też ma swój urok, ale pamiętajmy o tym, że nic nie zastąpi tego naturalnego piękna i dlatego zanim włączymy gosiarkę i zaczniemy niszczenie tego ślicznego terenu, zastanówmy się, czy warto. I odpowiadam od razu, nie warto. Mamy tutaj kilka takich kwiatów wyraźnie z ogródków wzięte, ale tutaj, tu mamy rumianek, tu mamy mydlnicę. Nazwa wskazuje na to, że rzeczywiście ta roślina była kiedyś używana do mycia się i do prania, ma bowiem korzeń wytwarzający saponiny. Tutaj mamy krwawnik, również naturalna roślina, lucerny, maki. Wszystko to tworzy taką niezwykle wdzięczną kompozycję. Kolejnym punktem w programie naszej pieszej wycieczki są Ślichowice. To najmniejszy rezerwat na terenie Kielc, ale z jedną z największych osobliwości geologicznych w Polsce i na świecie. Piękne miejsce, piękne między innymi dlatego, że buduje chwałę Kielc. W każdym szanującym się podręczniku geologii to zdjęcie, być musi zdjęcie fałdu obalonego. Nie ma drugiego w Europie tak pięknego fałdu obalonego, jaki widzimy tutaj. Jesteśmy w rezerwacie skalnym imienia Jana Czarnockiego, pierwszym rezerwacie geologicznym w Polsce, utworzonym właśnie dlatego, żeby pokazać rzecz niemożliwą. Kamienie zdawałoby się nie ulegają wyginaniu, a jednak okazuje się, że tutaj da się zrobić więcej. Matka Natura i jej cierpliwość potrafią ogromne rzeczy tworzyć i góry przenosić. Naszą wycieczkę kończymy po zachodniej stronie rezerwatu Karczówka w zespole przyrodniczo-krajobrazowym Grabina Dalnia. Tu warto na to popatrzeć, to kocanki piaskowe są pod ochroną, pod częściową ochroną, a to dlatego, że pięknie się zasuszają na swoją zgubę, albowiem były zrywane i używane do wszelkiego rodzaju wianków. Chodźmy dalej, zobaczymy pewnie jeszcze ciekawsze rzeczy. Roślinka to dziewięciu pospolity. W górach bardzo często występuje dziewięciu bezłodygowy, będący pod ochroną, który rzeczywiście płoży się na ziemi. Nie ma tej łodygi, a to jest dziewięciu pospolity, który no też już chyba jest coraz rzadszy i kto wie, czy nie należałoby pomyśleć o objęciu go ochroną. Jesteśmy w kamieniołomie Grabina, w byłym kamieniołomie, już w tej chwili nieeksploatowanym. I tutaj widzimy, że po pierwsze natura, nawet tak głęboko skaleczona, jak tutaj miało to miejsce, potrafi zaleczyć tę ranę, może nie do końca, ale jednak znów bierze te nagie ściany skalne w swoje posiadanie. Znowu rośliny na tym występują, a jest to również raj dla geologów, dla paleontologów, którzy dzięki temu mają niezwykle piękne odkrywki i fragmenty dziejów Ziemi od podane jak na dłoni.
Ja pochodzę z zupełnie innego terenu. Jestem z urodzenia Gruczaninem, czyli dziecięciem żyznej krainy Badylonii, a przyjechałem do Kielc i fascynacja przyrodą ziemi świętokrzyskiej była tak wielka, że na szczęście udało mi się tutaj pozostać. I to, co tutaj jest, to, co tutaj kwitnie, to, co tutaj pełza i fruwa, to jest coś, co można poznawać latami i co chwila doznawać nowych wrażeń, nowych przeżyć. I to jest niezwykle fascynujące. Nigdy nie opuściłbym tej ziemi. Program dofinansowany w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach realizacji cyklu programów edukacyjnych o tematyce ekologicznej pod nazwą Świętokrzyskie Ekopasje, produkcja i emisja programów telewizyjnych.